Chciałem przybliżyć pojęcie grupy społecznej w naukowym rozumieniu tego terminu. Otóż to pojęcie, myślę, że jest dla większości z Państwa pojęciem bardzo dobrze osłuchanym. Ono funkcjonuje bardzo mocno w dyskursie publicznym, w sferze mediów. Bardzo często posługujemy się tym sformułowaniem. Również w potocznych rozumieniach, w potocznym języku, w potocznych rozmowach, w codziennych rozmowach pojęcie grupy społecznej używane jest bardzo często. Przy czym, i tutaj dochodzimy do sedna problemu, grupa społeczna jest najczęściej terminem odnoszonym do jakiejkolwiek formy zbiorowości. Czyli widząc ludzi czekających na przykład na przystanku na przyjazd autobusu albo tramwaju, albo obserwując ludzi, którzy podróżują w tym samym przedziale kolejowym, często nazywamy ich grupą społeczną. Jest to pewnego rodzaju nadużycie. Jeżeli tego terminu chcemy używać zgodnie z jego precyzyjnym znaczeniem, który jest efektem pewnych ustaleń, przede wszystkim poczynionych na gruncie nauk społecznych, socjologii w szczególności, to należy zwrócić uwagę, że grupa społeczna odnosi się nie do każdego typu zbiorowości, a tylko do pewnych specyficznych, wyodrębnionych form życia zbiorowego. Jakież to formy? Przede wszystkim należy tu zwrócić uwagę na to, że aby była możliwa grupa społeczna, żebyśmy w ogóle mogli mówić o grupie społecznej, musi zaistnieć pomiędzy ludźmi, którzy tworzą zasadniczy fundament tej zbiorowości, musi zaistnieć między nimi specyficzny rodzaj więzi społecznej. Czyli po pierwsze jednostki tworzące grupę społeczną musi łączyć coś, jakieś zjawisko, jakaś cecha, jakaś charakterystyka, która jest dostrzegalna przez zewnętrznego obserwatora. Po drugie, członkowie tej zbiorowości muszą sobie zdawać sprawę z istnienia tej cechy i wreszcie na tej bazie między nimi wytwarza się specyficzny rodzaj współpracy, kooperacji. Wytwarza się specyficzny rodzaj łączności, który powoduje, że zaczynamy rzeczywistość postrzegać w kategoriach my-oni. Zaczynamy traktować siebie samych jako przynależących właśnie do tego zbioru. To, co jeszcze istotne dla uchwycenia istoty, ducha, natury, grupy społecznej, to to, że w jej obrębie wytwarzają się ustabilizowane, ustrukturyzowane stosunki społeczne. To nie przypadkowe relacje, przypadkowe interakcje, które przebiegają według nieokreślonych wzorów, ale kontakty, które uporządkowane są według pewnych schematów. Efektem takiego uporządkowania jest istnienie specyficznych form kontroli społecznej. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o formalną kontrolę, taką jak mandaty, grzywny, wyroki sądowe, ale jeszcze mocniej o kontrolę nieformalną, która przybiera takie formy jak ośmieszenie, zwrócenie uwagi, plotki. To wszystko okazuje się być jeszcze istotniejsze dla naszego funkcjonowania społecznego. Więc grupa społeczna to taka zbiorowość, która jest uporządkowana, ustrukturyzowana, w której mamy do czynienia z pewną specyficzną formą więzi społecznej. To zbiorowość, której my czujemy się członkami, najczęściej, żeby te wszystkie charakterystyki mogły zaistnieć, my po prostu musimy mieć bezpośredni kontakt z tymi osobami, które razem z nami współtworzą daną grupę społeczną. Zatem nie każda zbiorowość stanowi grupę społeczną, a tylko pewne specyficzne formy życia zbiorowego możemy tak określić.